A, jest jeszcze jedna rzecz, którą wam tutaj nadmieni, to jest dosyć ważne, więc słuchajcie. Może się zdarzyć tak, ponieważ jak wiecie, to są ostatnie już odcinki z Nitro Fuelda na hardzie. Może się zdarzyć tak, że jak pojawią się nowe Grand Prixy i nowe trasy, to będą dodatkowe odcinki z tych tras. Ale to będzie już na zasadzie takiej nieregularnej serii, czyli po prostu co jakiś czas będą pojawiały się odcinki z Hard Mode'a, ale z tymi właśnie trasami, gdzie będę zdobywał literki CTR i relikty. Takie wiecie, odcinki z jednej trasy, ewentualnie nie wiem, poczekam do końca w ogóle całego trendu z Grand Prixami, że w sensie nie wiem, pojawi się ostatni Grand Prix, taki już naprawdę ostatni i wtedy złączę wszystkie trasy nowe, które się pojawiły w przeciągu, nie wiem, tam 3, 4, 5, 6, 7 Grand Prixa. Więc jestem przygotowany na to, że z tej serii wyjdzie nawet więcej niż 20 odcinków, biorąc pod uwagę bonusowe odcinki, co da nam wynik około 40 odcinków z Crash Team Racing Nitro Fueled. Lub 50. Więc szykujcie się, bo może to być jedna z najdłuższych serii na kanale. Ale te bonusowe odcinki będą już epizodyczne, nie będą one codziennie i one co jakiś czas się tylko będą pojawiać. To już wam mogę powiedzieć, tu i teraz. I to będzie w sumie fajne takie uczucie, bo Crash jest jedną z moich ulubionych serii. Przecież to jest moja gra dzieciństwa i seria dzieciństwa. To tym bardziej, wiecie, będzie takie fajne uczucie, że o, seria dzieciństwa jest najbardziej promowana na kanale. Ała, to bolało. To spowolnienie czasu jest do dupy. Mam nadzieję, że ja na tym nie ucierpię za bardzo, bo nie chcę, kurde, powtarzać tego wyścigu, mimo że go bardzo lubię. Nie chcę po prostu, nie chcę. Wolę mieć to wszystko za jednym zamachem, że tak powiem, pokonane. Dokładnie tak. Ciekaw jestem, jaki tutaj byśmy dostali kolorek CTR-a. No i 50 upokojsów. Nice! Panie i panowie, znaczy czas na gwóźdź programu, czyli Prehistoric Playground. Poziom, który zadebiutował właśnie w obecnym Grand Prixie. Zrobimy sobie go na CTR-y. Na hardzie! I zanim mi powiecie, dlaczego nie mówię tutaj japońskich nazw czy jakichś ciekawostek, dlatego że te poziomy nie mają za bardzo ciekawostek. Tak tylko wam powiem. Nie mają dosłownie ciekawostek. Więc stąd też nie ma żadnej informacji, poza tym, że są inspirowane trasami z Tag Team Racing. W sensie, jeżeli chodzi o Twilight Tori Prehistoric Playground. I szczerze jestem dumny z tego, że robię serię na trzech poziomach trudności. Przynajmniej te serie się od siebie trochę różnią. Chociażby tutaj, że gadam więcej ciekawostek niż w dwóch poprzednich seriach. I nie oznacza to, że te dwie poprzednie serie są gorsze, że będzie V2 tych poziomów trudności. W sensie easy i medium. Bo bądźmy sobie szczerzy, jestem dumny z tych trzech serii. A zwłaszcza z tej. No i też ciekawostka jest taka, że tutaj jest fake Crash, który jest w stroju jaskiniowca. I chyba zrobimy coś takiego, że... Albo dobra, nie wiem. Jeszcze pomyślimy, bo mój plan jest taki, żeby Turbo Track wam pokazać tylko lokalizację literek i zakończyć sesję, no bo na dobrą sprawę raczej będzie to samo co z Retro Stadium, ale może wam pokażę. A jak nie, no to... To też zrozumcie dlaczego, bo byście dwa razy widzieli tą samą trasę, tylko że w swojej modern i klasycznej wersji. Ja pierniczę. Trochę szkoda, że nie ma mojej kamerki teraz, bo tak to byście też zobaczyli moją reakcję, ale... No niestety, nie mogę mieć wszystkiego w tym wypadku. No kamerka jest trochę do dupy, jeżeli chodzi o tą GoPro. Więc muszę mieć niestety też na uwadze, że jeżeli chcę pójść w taką jakość,
to muszę tak jakby mieć, no wiecie. Muszę niestety co nieco trochę zaza. Nie zaza. Po prostu, żeby mieć tą jakość, to muszę niestety trochę kasy wydać na ten kanał. Trzeba, że tak powiem, jeżeli chce się pójść w jakość, to trzeba, no, troszeczkę zainwestować w kanał na YouTube. Taka jest prawda. Ale przynajmniej będziecie mnie widzieli przed rozpoczęciem sesji, więc jakiś jest plus tego. Kurde, jestem 8, Jezus Maria. Ale dym. Dobrze, że to nie jest online, bo to jeszcze komputer jest w miarę głupi. Poczekam. Ja jestem cierpliwy. Dobra, nie udało się. Fuck. Jeszcze jakoś idzie. Jestem niejednokrotnie stawiany właśnie w takich sytuacjach, jak widzicie. Tym bardziej, że to jest ostatnie okrążenie. Kurde, nie to chciałem. Chciałem zabrać skrzynkę. Może jakiegoś power-upa bym dostał. Jezus Maria, nie mówcie, że ja to przegram, bo to będzie wstyd i hańba. No, czyli przegram to. Moje szczęście jest takie, a nie inne. Och! No, wiedziałem. Czułem to. Maska mi gówno dała. Dobra, jestem z wami z powrotem. I teraz zobaczcie, jak jestem daleko od nich. Sorki za taki podłamany głos, ale po prostu uwierzyć w to nie mogę, że tak przewaliłem sprawę. Dobra, jest! Udało się! Jest! Jestem ciekaw, jaki tutaj bym zdobył kolor, etc. Ale dobra, czas na już ostatnie dwa poziomy. Jest! Czas na te dwa ostatnie poziomy. No to slajd Koloseum. Wbijamy do ciebie. Dobra. Zobaczmy, gdzie tutaj będą literki CTR. Ciekaw jestem, czy twórcy zrobiliby tutaj to samo, że daliby literki CTR w CTR-ze, gdyby była taka możliwość. W sensie w normalnym CTR-ze. Okej, jeszcze to wszystko w miarę ładnie wygląda. Jezus Maria, źle. To było źle. To było bardzo źle. Na szczęście engine wjechał w swoją własną pułapkę. Tam jest literka T, ale zaraz z nią zdobędziemy. Na ostatnim okrążeniu. Nie, no nie zdobędę tego. Restart. Fuck. No teraz się udało, kurde.
Meta jest coraz bliżej. Dokładnie tak. Jest. Udało się. I tutaj byśmy zdobyli żółtego Cetera. Purple Doctor Nefarius Tropi. Już mi się język plącze, ja pierdzielę. Dobra, miejmy już to za sobą. Miejmy już to po prostu za sobą. Jaj. Czasem mam wrażenie, że ja się za bardzo poświęcam. Ale dobra, czas na modern wersję Retro Stadium. Aka modern Turbo Track. Który wygląda bardzo ładnie. Chociażby po tym, że są tutaj zdjęcia Cortexa, Crasha i Coco. Plus to, że no ładnie wygląda, no co ja mogę tu więcej powiedzieć. To jest całe, wow. Czyli trochę się coś pozmieniało w tym poziomie. Nie pozmieniało się, dalej wszystko jest takie samo. Te lokacje są dalej takie same, literek CTR. Czyli twórcy pewnie by tutaj w oryginalnym Turbo Track też dali. Taką lokację, a nie inną. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może Naughty Dog dało kod źródłowy, że chcieli tutaj dawać CTR-y. W normalnym CTR-ze, w tym retro CTR-ze. Kto wie. Dawaj, Tomer. Nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. Udało się. Mamy wszystko, proszę państwa. Ładnie nakosiłem kasy. Mamy wszystko, proszę państwa. To, co chciałem zdobyć, mamy zdobyte. O, chyba na to sobie, że tak powiem, uzbieram. Coś czuję. Dobra. To by było na tyle. Sorki, że takie krótkie pożegnania, ale powiem tyle. Jeżeli wam się podobało, to mam nadzieję, że się wam podobało i że zostawicie łapkę w górę i napiszecie komentarz, co sądzicie o tej sesji. Sorki, że mówiłem takim zbitym głosem, ale po prostu jak już widzicie, nerwicy dostawałem. I po prostu miałem dzisiaj ochotę spokojnie poprowadzić tą sesję. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i... Widzimy się w Reliktach, gdzie odpowiemy sobie na Q&A. Co? Odpowiemy sobie na pytania do Q&A. No. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i pa pa.